Dziś na szczecińskim Pogodnie odbyło się oficjalne oddanie do użytku skweru Jakuba Wujka. Najpierw wstęgę przecięli prezydent Szczecina Piotr Krzystek i przewodniczący Rady Osiedla Pogodno Wincenty Grela. Remont obejmował m.in. wymianę jezdni i chodników, przebudowę schodów, teraz są specjalne zjazdy dla osób niepełnosprawnych i na dodatek dużo, dużo zieleni. Plac, który leży w ważnym punkcie Pogodna, gdzie krzyżują się ulice, szereg ulic właśnie tej dzielnicy i miejsce, które było do tej pory bardzo zaniedbane. Przez lata tutaj nie inwestowano. Na to nałożyło się szereg jeszcze dewastacji zabawek, które tutaj się znajdowały, więc tak naprawdę wymagał ten plac poważnego remontu. Chcieliśmy to zrobić już profesjonalnie, tak aby służył na długie lata i to się udało. Z gruntownego remontu radości nie krył przewodniczący Rady Osiedla. Mówi, że z innych osiedli przyjeżdżają rodziny z dziećmi, aby miło spędzić czas. Park nazywa perełką. Plac bardzo stary, zabytkowy i on się tu wpisał nie tylko w Szczecin, ale przede wszystkim w Pogodno. I takiego jakby obiektu drugiego to raczej tutaj nie ma wkoło. Dziadek Zuzi na spacer z wnuczką przychodzi regularnie. Teraz jest się gdzie pobawić, ponieważ wcześniej plac pozostawiał wiele do życzenia. Mnie jako starszej osobie to, że dużo bardzo jest ławeczek fajnych, nowych, można posiedzieć, odpocząć, rzucić, mieć na uwadze dzieci, które tu się bawią. No jest bardzo fajnie ta zjeżdżalnia nowa, która tutaj powstała, taki w formie takiego ślimaka, no bardzo ładna jest. Wnuczka bardzo się na tym lubi bawić, zjeżdżać. Sama Zuzia zajęta robieniem babek znalazła jednak chwilę, aby powiedzieć, co jej się na placu podoba najbardziej. Można się bujać na wystawkach. Całkowity koszt remontu placu Jakuba pochłonął blisko 3 miliony złotych.